Ciągnik większy potrzebny, zawsze pożyczałem od kolegi. Jest dość bogato wyposażony. Można powiedzieć, że jedną ręką wszystko można robić. Wszystko jest pod ręką. Wystarczy tylko wcisnąć jeden guzik. Powiem od razu, że miałem do porównania inny ciągnik. Bardzo dobra jest tutaj klimatyzacja. Zamroziłaby człowieka. Nazywam się Paweł Sudow, zajmuję się gospodarstwem po technice krowy mleczne. Mam 70 krów dojnych. Wszystkiego bydła jest 120 sztuk. W sumie są to prawie same łąki, wszystkie 70 hektarów, swoich 50. Same łąki, ornego jest tylko niecałe 10 hektarów. Gleba jest ciężka, bo to jest takie torfowe, podmokłe tereny. No ciężkie w uprawach. Pierwszy ciągnik Nicholana to był T5.105, zakupiony jeszcze przez ojca. Pojawił się 7-8 lat temu. I zadowolony byłem z niego, nic tam się w nim takiego poważnego nie działo. Jak już przejąłem gospodarstwo, w 2017 roku zakupiłem większy, 7.210 był potrzebny do szczepy samozbierającej, do kosiarek. Ciągnik większy potrzebny, zawsze pożyczałem od kolegi. New Holland jest ciągnikiem wygodnym, w cenie był przystępny, mało awaryjny. Jeśli ktoś naprawdę dba o te ciągniki i wszystko na czas wymienia i serwis i ten, to nic się nie dzieje. Jest on z przednim tuzem, z przednim womem, amortyzowaną ośma, jest dość bogato wyposażony. Przekładnia w tym ciągniku jest bardzo elastyczna, przełączone biegów wystarczą tylko dwa przyciski, tu nic nie szarpie, nic się nie dzieje. Podłokietnik jest bardzo wygodny, można powiedzieć, że jedną ręką wszystko można robić do przodu i do tyłu. Biegi tak samo, podnośnik tak samo, jest wszystko pod ręką, można zaprogramować, że przykładowo przy pługu. Wystarczy tylko wcisnąć jeden guzik, on wszystko sam się obróci, wszystko zrobi. Bardzo dobry jest na przykład przy kosiarkach, gdzie ja mam kosiarki z przodu i z tyłu. Tak samo można wszystko robić na podłokietniku. Elektrozawory też bardzo płynnie wszystko działają, nic się nie dzieje, można ustawić ciśnienie na elektrozaworach. Monitor jest bardzo duży, na przykład tak jak dla mnie bardzo pasuje, bo pod prasę wszystko podłącza pod monitor i pod przyczepę samozbierającą. Wszystko jest pod ręką i włączanie wałków nie ma gdzieś dalej, że trzeba sięgać, tylko wszystko pod ręką jest bardzo wygodne. Nawet jak trzęsie czy coś się dzieje, to wszystko razem chodzi, także palec nie ucieknie, nic się nie stanie. Nie ma jakichś słupków, które przeszkadzają w widoczności. Przy skrętach, gdzie ma bardzo dobry skręt w porównaniu do innych ciągników, powiem od razu, że miałem do porównania inny ciągnik, który na przykład przy pługu, żeby wjechać w to samo miejsce, naprawdę było ciężko tym innym ciągnikiem. Tutaj nie ma problemu po prostu. Duży plus, że jak się skręca, to butniki przednie zostają w miejscu. Także można powiedzieć, że prawie jak na miejscu zakręca, jest bardzo zwrotny. Kierownica chodzi bardzo delikatnie, lepiej nawet jak w samochodzie. Nie ma po prostu żadnych tutaj, można powiedzieć, zastrzeżeń do niego. Wygodne to wszystko jest takie. Bardzo dobra jest tutaj klimatyzacja. Zamroziłaby człowieka. Tam nie ma tam, że na przykład będzie 40 stopni na dworzu i ona nie schłodzi. Tutaj najlepiej to by się trzeba ubierać długie spodnie, żeby nie zamarznąć. No, tak klima działa w T7.210. Następnym chyba moim ciągnikiem też byłby New Holland, bo ten jest bardzo dobry. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. I zachęcam, naprawdę jak ktoś się zastanawia nad ciągnikiem, żeby kupić New Hollanda, bo nic się z nim nie dzieje naprawdę. Jest wygodny, przede wszystkim jest wygodny i bardzo przestronny. To tu jeszcze można powiedzieć, no. Tylko kupować i jeździć i najważniejsze dbać o to, bo naprawdę to są bardzo dobre rzeczy. Thank you.